Witam was, z tej strony Nescott. Dzisiaj witam was z grą Need for Speed Hot Pursuit, z którego chyba kiedyś nagrywałem już filmiki. Filmik, no jeden tam było, to tak czy nie. Teraz postanowiłem nagrać takie coś z innej beczki i proszę, teraz zajmiemy się jednym, dwa wyścigi sobie przejdziemy. Ja tu już mam prawie całą kampanię skończyłem, przynajmniej do policji miałem skończoną kampanię. Weźmy sam na ten wyścig, no dobra, niech już będzie. Co, ja zawsze, jeżeli już wybieram jakiś samochód, to wybieram samochód Lamborghini, to jest ten o, Gallardo. I zazwyczaj właśnie tak, to jest bodajże szybka reakcja, tak, to muszę ogólnie przejechać bez dotykania żadnych krawędzi, bez obijania się o samochody, bo jeżeli obije się jakiś samochód, to bodajże kraksa daje mi plus 3 sekundy do czasu, a zwykłe uderzenie o ścianę daje 2 sekundy, no więc lepiej przejechać bez dotykania ścian, co nie? Ogólnie jedyne. Gra w tą grę tylko i wyłącznie dlatego, że podoba mi się to jeżdżenie samochodem. I co ja mam tutaj na myśli? No tak, mam tutaj na myśli drift. Drift to jest po prostu genialny w tej grze. No, według mnie, no, ogólnie chodzi o to, żeby nacisnąć leciutko spację, żeby tak szybko przycisnąć spację, co nie? O, widzieliście, teraz kolizja, to były 2 sekundy. Żeby szybko nacisnąć spację i po prostu jechać takim driftem, co nie? I to w sumie to jest najfajniejsza rzecz w tej grze, bo nie da się niczego innego tutaj fajnego znaleźć oprócz tych pościgów i to w sumie tyle, no. O kurde, dobra, było blisko. Znaczy ogólnie nie, gra mi się bardzo podoba, gra jest fajna. Nie powiem, że nie, bo oczywiście gram w nią sporo. Teraz przynajmniej zacząłem niedawno, bo po prostu no, mi się zachciało. Nie miałem z kim grać, teraz już mam z kim grać, bo gram z tak zwanym Kemotem. No, Kemot, nie pamiętam tych cyferek po niku. Ma jeszcze tam 3 albo 4 cyferki. I gram jeszcze z Kit Kobonem, czy jakoś taką się zwie. Też nie jestem jakoś za bardzo pewien. Ale fajnie się z nimi gra. Czasami można się pośmiać, jak na przykład jakoś ten. Bo to jest ogólnie taki tryb pościgu, jakby, że jeden gracz ściga drugiego, kurde, no i masz, na samym końcu zwaliłem. I tam ogólnie fajnie można pouciekać, bo masz otwartą mapę i jedziesz sobie tam, gdzie chcesz, robisz to, co chcesz, driftujesz tam, gdzie chcesz, robisz ogólnie to, co ci się podoba, co nie? I co? I tam ogólnie było czasami takich fajnych momentów, jak na przykład kręciłem się w kółko na jakimś parkingu, a on za mną musiał się ten i się rozwalał przez takie coś, co nie, bo on za mną próbował mnie jakoś złapać, a walił się przy okazji do samochodu i takie tam, i to było ogólnie śmieszne. Więc ogólnie ta gra jest naprawdę fajna, zabawna, czasami może rozśmieszyć. Nawet jeżeli jak jeździ się samemu, wyścigi takie o normalne, bo na przykład jedziesz sobie, no dobra, może nie będę żadnych przykładów, bo to w sumie głupie. Przykłady w dupę jeża, no. I znowu na samym końcu zwaliłem. O, matko. Dobra, nieważne. Niedługo zaczynam, spróbuję przynajmniej zacząć kręcenie nowej serii. Więc czekajcie, czekajcie, no. Już. Jakieś kurde. O, ty jakim cudem? A bo tu już meta jest. A, to chyba, że. Nie zdążę przed czasem, co nie? O, i patrzcie teraz, jechał 300 na godzinę, a zatrzymał się w mgnieniu oka. No dosłownie w sekundę się zatrzymał, jeszcze driftem wszedł w zakręt i stanął tak, jak trzeba było, co nie? No to jest coś trochę taki dziwaczny, bo trochę nawet głupie, można powiedzieć, bo to nie jest normalne. Weźmy sobie jeden na przykład jakiś wyścig typu, o ten, no, na przykład, czyli Hot Pursuit, czyli ten. No wiecie, ten taki. Taki najlepszy. Bogati według mnie najlepszy samochód do ścigania w tych właśnie okolicznościach, czyli pustynia i takie tam. Znaczy, co ja coś tam mówiłem, a już nie wiem co mówiłem, kurde. Dobra, zapomniałem, wiecie. Wiecie, co najbardziej wkurzające w tej grze, że nie da się zrobić trybu okienkowego. Wiecie, że w okienku masz grę, a nie na całym ekranie. I to jest strasznie wkurzające, bo teraz jak gram, to nic kompletnie nie widzę, bo mam na tą stronę YouTube'owską rozdzielczość ustawioną i muszę grać w takim zniekształconym obrazie, co nie? Co jest strasznie irytujące. Pum, 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 pum. Pocisnę, ich pocisnę. Tutaj chyba najlepiej się gra policją, bo to jest najfajniejsze, można fajnie sobie pojeździć. Syreny ma oczywiście, co jest też fajne. I można porozwalać przeciwników, to też jest, to jest chyba jedno z najlepszych, kurde, tutaj rzeczy. A, prawie rozwaliłem.
Spróbuję jakoś tam na nich A, to tam tylko dwóch jest, a to nie będę marnował czasu. Dawaj helikopter. Co tam? Tum 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 tum. I kolczatka. Pum pum. Trafiał coś jednego? Trafiłem chyba dwóch nawet. Nie, jednego trafiłem. Ale dobrze było. Było blisko, żebym trafił dwóch. Lera. Wow, 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 wow. Ty chyba żartujesz, ziom. Ale jeden się trafił z przeciwników, tych, których mam rozwalić. Te kraksy to jest po prostu takie zawaliste czasami. Jezu. O kurde. O! Nieważne. Nieważne. Jedź. Dawaj, dawaj, dawaj. Fuck, dawaj blokadę. O kurde, nie zdążyłem aktywować chyba. No weź w niego walnij. A nie, dam radę aktywować blokadę, fajnie. O, a to z rondem jest. A kurde, ale było blisko, naprawdę. Troszeczkę jakbym przyspieszył, to bym trafił normalnie. Oh yeah, yeah. Zatrzymanie kluczatką. Ale dwóch trafiłem. A, fajnie. Dawaj blokadę. Teraz użyję... A, niczego nie użyję w sumie. Kurde. No co ty nie powiesz, że on używa jammera? Kurde! Dobra. Teraz ty zginiesz. Śmierć oczywiście, wiadomo. No, się rozwala. A, dawaj. No namierz, kurde! Może nie na tego akurat, ale... Może wejść, dobra. Oh yeah, trafiłem. I... Oh yeah, ha, 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 ha. Ale też rozwaliłem Bugatti, sam jeżdżę Bugatti, rozwaliłem Bugatti, rozwaliłem samochód z mojej rodziny. No nie, nie mam ten... Dżema, kurde. Użyli. On na przykład to taki fajny, jak ta ziomalka tam mówi, w tych, jak się jeździ właśnie tym przeciwnikiem, którego rozwalam, czyli racerem, wiecie. To ona tak fajnie mówi, jam online, co nie? I tak fajnie to brzmi, bo jednak jam jest online. Jeżeli wiecie, o co mi chodzi oczywiście. A powinniście wiedzieć, bo to jam to w końcu jam, co nie? Czemu? Bo nie ma jamu, no. I tutaj kurde jam jest, bo jest online. No, kapujecie chyba, co nie? Dawaj. Jup. No i dobra, koniec. Łatwizna. Łatwizna, naprawdę, uwierzcie mi, to jest coś po prostu banalnie prostego. Ale jednak jedno z najlepszych rzeczy w grze. Można też powiedzieć. O, tu jest właśnie Kemot 5647. No właśnie, i o niego mi właśnie chodziło, że z nim czasami się ścigam. I tak samo z tym Kit Kobonem. Więc jest spoko, spoko. Teraz pokazuję kciuka w górę, ale wy tego nie widzicie. Co tutaj jeszcze mogę? Szybka reakcja, przechwycenie. Przechwycenie, o właśnie to jest to przechwycenie, o którym mówiłem, że można się ścigać tak jakby... ten... No jeździ gdzie się chce i teraz właśnie będę ścigał takiego, który będzie sobie jeździł gdzie mu się podoba. Mam do wykorzystywania, do wykorzystania śmigłowiec, blokadę drugową, kolczatkę. 2, 3, 1. Ha. Godzina 22, warunki bardzo dobre. Trochę pada, ale obejdzie się, bo to akurat nic nie zmienia. A mogłoby trochę zmieniać, bo na przykład jak się jeździ w śniegu, to mógłby być śnieg na drodze i było, można było się ślizgać, ale to jest dostępne tylko i wyłącznie w tym nowym Need for Speedzie, czyli w The Run. Kurde. No, daj się trafić, kurde, no nie bądź taki serio. Nie! Dobra, ej, powtórzę, jakby co to tego nie widzieliście, okej? Okay? Tego nie było, ja jestem w to naprawdę dobry, ja... Dawno się nie rozwaliłem, tak jak zrobiłem to teraz. No dobra, dobra, no. Pomijanie. Dobra, i teraz ciśniemy. Oh yeah! Dubu. Ciśnij bąka. Ciśnij bąka. Dawaj blokadę. Dobra, tak. Dobrze, tam nie ma skrótu. Oni zawsze ustawiają się w takich miejscach, gdzie są skróty, a dobrze, teraz się tak nie ustawili. Oh yeah, trafiłem. Dawaj helikoptera.
O, i to jest właśnie to, o tym mówiłem, że może sobie zawrócić w której chwili, kiedykolwiek chce. Ale dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Pobiję rekord. Minuta 40 musi być, dam radę. Dam radę, dam radę, dam radę. Kurde. Dawaj, 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 dawaj. Fuck, nie! Fuck, przyjechał. Nie, no proszę, kuźwa. Helikopter, rozstaw się tam, proszę, weź się rozstaw. Mam 20 sekund, dam radę, dam radę, dam radę. Dawaj, dawaj, dawaj. 10 sekund, 10 sekund. Nie! Fuck! No i już nie dam rady, cholera jasna, ale było, naprawdę blisko było. I ze strony Gemma jeszcze użył, kurde. On ma już Gemma online. Dawaj. Blokadę, blokadę, blokadę. Ze strony helikopter nie trafił kolczatką, no. Ja nie wiem, co to za trudność trafić kolczatką, ja tego nie rozumiem. Jakby rzucił przed tym, no to rozumiem, no ale hello, jak on rzuca to taką po prostu gdzieś na środku drogi, zamiast gdzieś po boku, no to hello. No to on chyba se jaja robi, no. Ja pierdziu, no mam 3.30 na złapanie go. Nie przesadzaj, chłopie. A dobra, trafił chyba na kolczatkę. No, w końcu, po godzinie jeżdżenia. Dobra, nie będę wam już więcej pokazywał, bo tu nie ma już więcej co pokazać, więc ja się teraz z wami żegnam. Więc na razie po prostu cześć. No i co, cześć, zobaczymy tylko ile punktów zdobyłem. Dawaj, 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 dawaj. Matko. 1000, 1000, 10 000, 15, no za 12 000. Dobra, na razie, cześć.